Przede wszystkim znowu poniosłem po krótkiej przerwie. Witam z powrotem w Raymanie 3. Proszone o stawienie się na recepcję. Tak, tak. Glut, proszone o stawienie się na recepcję. Tak, okazało się, że nie znalazłem nigdzie w sieci rozwiązania tego błędu, że to się... ta kulka się spawnuje w złym miejscu. Nie znalazłem nigdy, żeby ktośkolwiek się też na to narzekał, więc może to jest dosyć oryginalny mod. W każdym razie nie tylko... I spawnowanie się zbagowało. I ponoszenie również się zbagowało, więc... Więc ta... Mogłem to od razu pominąć, gdybym to wiedział. Nie musiałem tyle razy przechodzić tego poziomu ponownie. A dobra, mniejsza o to. Przy okazji znalazłem jedno ukryte miejsce, którego wcześniej nie znalazłem, więc mam troszkę więcej punktów niż ostatnio. No okej, okay, spoko. Dobra. Dobra, na pewno ktoś na pewno... Ta, będzie kto rzuca te granaty. Ej. Nie odwracaj się do mnie. Ta. Bardzo zręcznie. Dobra, nieważne. Jeszcze tylko, żeby nam nie odleciał. Ta, tak. Okazało się, że nie wszystkie bloklumy po zblolowaniu zamieniają się w czerwone lumy, co jest trochę oszustwem ze strony gry. Wprowadza pewne reguły, a potem je łamie. No cóż, dobra. Game level design, no cóż. Okej, dobra. Jesteśmy tutaj z powrotem. Możemy się zająć tym czarownikiem. O, widzicie? Zamienił się, natychmiast zniknął. Znacznie gra stwierdziła, że mój poziom zdrowia jest jak najbardziej akceptowalny. Okej, okay, pewnie muszę mu przywalić... A, z odległości. Okej, okay, dobra. Za chwilę rozpoczniemy zwiedzanie. Tak. Fajnie! Zapoznamy tę panią! Golobox, rzucaj więcej swoich żenujących tekstów. Właśnie na to czekałem przez ten czas. Tego mi brakowało przez ten ostatni miesiąc. O! Zdecydowanie nie jest pułapka. Ha! Twój przyjaciel wpadł w moją pułapkę! Niebawem nadejdzie twoja kolej! Tak to jest, jak się nie myśli mózgiem, tylko innymi częściami ciała. A co? Dobra. Zobaczymy, co możemy zrobić. To jest jakieś przejście. Tak, i teraz zauważyłem, że teraz znowu ekran mi się trochę... Jak to ktoś... Jak to nazwać po polsku? Screen tearing. Tak, nie wiem, jak to nazwać po polsku. W każdym razie na nagraniach tego nie widać, więc... Więc nie mam problemu. Dobra. Teraz z górą. Hopla. Ten pan na mnie będzie uprzyjemniał podróży, ale spoko, jaka jest jego praca. Nie krzyczcie na innych ludzi za to, że mają jakąś taką czy inną pracę. Po prostu wykonują swoją robotę. A? Bla. Dzięki. I co, to już tyle tego poziomu? Wygląda to, że tak. 70%! Jej! Co my tu mamy? Witam! A, tak. Złe przyciski. Złe przyciski! Znaczy nie muszę namierzać. Lala. Da. Są od wody. Się nim zajmiemy. A! Co są uniki? Dobra, trzeba pewnie z boku strzelać w takim razie. Okej. Okay. I to tyle? Tak. Dużo czerwonych tegesów. Tak, mój stan zdrowia trochę poupadł, ponieważ w przednim poziomie mi się zdarzyło do lawy wpaść w innym momencie, więc... Lawa nie boli od razu, ale kiedy już zacznie boleć, to boli bardzo.
Dobra. No to możemy mówić. Co to robić, robić. O! Siema! To pana dawno już nie widzieliśmy. Porzucamy, potem bijemy tam, gdzie boli. Okej. Okej, to było za. Miałem bardziej uważać. Dobra. Jest spoko, jest spoko. Coś jeszcze? Chyba nie. Coś tu mamy. Tak chyba nie można wejść, więc do przodu. Przy okazji, tak mogę wspomnieć. Takumi ogląda Człowieka z Wyżyn. Zrób coś, rozwiąż mnie. A kto, nie, ktoś nie wie, to jeden z ciekawszych, powiedziałbym, polskich let's playerów. Przynajmniej jest na tyle oryginalny, żeby również ciekawe gry nagrywać. No i ostatnio zaczął nagrywać właśnie Master of Magic. Więc jeżeli kogoś zainteresowała ta gra u mnie, to może pójść do niego pooglądać. Z tego co słyszałem od Takumiego, całkiem bardzo dobrze on ogarnia tę grę. Byłeś! Byłeś Globox, byłeś jakieś 10 lat temu. Dobra. Musimy sprzątnąć tego pana, na to wygląda. Musimy szerszy zakręt tam zrobić. Okej? Okay. Dobra, najpierw ten pan. Skrył się dobyczkami, sprzeciarz. Będzie łatwo go trafić. Dobra, tak lepiej. A teraz do skrzyni przełącznika. Dobra. O! It's a trap! Dobra. Nim się zajmiemy. A teraz jak kamera mnie nie zabije, to zajmiemy się nimi. Dobra. Myślałem, że pani nie podostrzała. Myliłem się. Dobra. Co my tu mamy? Z drzwiami i punktami. Chyba niewiele. Wszystko? A nie, tam jest jeszcze Tencien. Okej, wygląda na to, że trzeba się go... Trzeba mu strzelić przy pomocy rakiety. Okej, okay. Myślałem, że zbudowałem, ale poszło sam raz. Dobra, nigdy się nie dowiemy, co ten pan będzie walić. Ale dobra. Ten sieny to zabawne stworzenie. Ło! Siema, Globox, widzimy się. W walce, jakiej walce? W intymnych sytuacjach? Jakich intymnych sytuacjach, Globox? Dobra, czwarta ściana. Coś, o czym chyba nie słyszał Globox. Przynajmniej udaje, że nie słyszy. Dobra. Musimy zdobyć zieloną puszkę tutaj. Chyba nic więcej nic nie zrobimy. Okej. Okay. Idziemy przez strzelnicę. Fajnie, że nie zauważyli Raymana i dalej strzelają na oślep. I to są właśnie elitarne jednostki armii Andrea.
Chodź tutaj. Dobra. Co my tu mamy? Te twarze to pewnie będę musiał z nimi walczyć. Więc najpierw się troszkę leczę. O, coś zbiorę. Co mały koleżko mi dasz? Daj jakąś puszkę. A, dzięki. To czego potrzebowałem? Więcej tej nikodu? Jego miłość André nie jest zadowolony. Rayman nadal żyje. Zostaniecie tutaj tak długo, aż nauczycie się strzelać. Ćwiczenie czyni mistrza. Dzięki, proszę pani. Właśnie tego nam było trzeba. Okej. Więc musimy odwalić czarną robotę za Mroklumy. Tak, nie możemy strzelać w... Starsze panie, chociaż to dziwne dlaczego. Aż Mroklumy przecież są złe i niegodne, to dlaczego miałby nie strzelać starsze panie? Bez sensu. A, właśnie. Widzieliście podczas poprzedniej sesji treningowej, to strzeli na obszar, więc... Okej, dobra, powinienem zwracać uwagę na to. A nie strzelać na ślep, tak jak oni. Aj! Sorry! Zdarza się czasami ustrzelić jakąś starszą panią. No stały się one szybsze. A! W ostatniej chwili zatrzymałem. A! Dobra! No. Niezły popis. Dobra. To teraz wrócę tam. Aż tam pewnie były jakieś punkty do zebrania. Teraz! Zielony! No, świetnie. To nam poprawi wynik. Aha. Co my tu jeszcze mamy? Czy to już koniec poziomu? Wygląda na to, że tak. Okej. 100%! Jej! 6000. Znajdujecie się w hucie, najgorętszym miejscu w całym kompleksie. Okej. Wierzę pani na słowo. Ile mam życia? Mogę sprawdzić, chyba nie. Czy ja tam iść? Chyba nie. Leptys za chwilę wyląduje na szczycie wieży. Okej. Ciekawe, co chodzi z tym Leptysem. Ze względu na niezwykle drażliwy charakter Boga, uprzejmie prosimy o powstrzymanie się w jego obecności od picia. Jak również mierzenia temperatury otoczenia. Ciekawe. Musi być ten Bóg Knarenów, z którym się chciał ugadać André. Okej. Wow. Okej. Lepiej nie zaskakiwać, tak jak to przed chwilą zrobiłem. Okej. Gdzie dalej chyba już nie dojdziemy? No to na górę. Co tu mamy? Dobra. Ciekawe, co ta linia produkuje. Dla mnie to produkuje ona ból. I... ta... O, czekaj, Rayman. Produkuje ból i co jeszcze? I szybkie palce. Tego, kto chciałby uniknąć tego bólu. Tak, to nie zabrzmiało najlepiej, ale dobra. Ale
stole też nie ma lepszych tekstów. Znaczy, tak myślę. Okej. Okay. Dobra, nie myl przycisków. Tak do siebie mówię. Tak, ta. Coś jeszcze? Chyba nie. Przynajmniej tak mi się wydaje, że nie. A, tam jeszcze jest jeden. Dobra, już się nim zajmiemy. Dobra. Ktoś tu wołał o pomoc. Wszyscy tu zidentyfikujemy. No, nie widzę nigdzie. Tam jest sporo punktów, które ominąłem, ale nie chcę się już po nie wracać. Tak, to by nie było zbyt przyjemne. Co teraz? Okej. Okay. Ciekawe. To wygląda na to, że musimy iść w tym kierunku. Okej, okay. Czekać na parę. Dając życie. Nie czynią na nic dobrego. Dobra. No to w górę teraz. W górę miałem na myśli. Hop, hop. Tak, mam trochę do nadgonienia. Ale będzie spoko. Okej. Okay. Przy okazji to jest chyba jeden z ostatnich sekretów w grze do pokazania. Widzicie, trzeba skoczyć tutaj. I... voila! Co my tutaj mamy? Chwila, pozbieram to, żeby nie przeszkadzało i... Tak, już widzicie, co to jest. To są... Tak, to są piraci z Raymana 2. Ale ułożeni w dosyć specyficzny sposób. Tak. Gdyby chciało mi się edytować film, to bym wstawił teraz do porównania zdjęcie z Ostatniej Wieczerzy Leonardo da Vinci. Ale naprawdę nie będzie chciało mi się tego zrobić, więc... Możecie spauzować teraz film i sobie wygooglować, co to jest. Okej. Okay. Dobra. Niestety nic z nimi nie można zrobić. Tak, można... Nie. Brzytwobrodem. O, tak on się nazywał. Nie, dorwałeś mnie. Dobra. Ostatnia referencja. Ile ta gra byłaby lepsza, gdyby miała piratów zamiast tych dziwnych, mało śmiesznych motomów. A dobra. Tylko troszkę po narzekania. Zbierzmy te punkciki. A już czemu by nie? Jest jeszcze w grze ostatni sekret, który będę również chciał pokazać, bo jest najśmieszniejszy chyba ze wszystkich. I jest najbardziej sekretny. Ponieważ... od czasu premiery Raymana trójki... ja w sumie sam nigdy jeszcze go nie odkryłem. Ktoś mi go pokazał. Ale z tego co czytałem na internecie, jest bardzo dużo różnych teorii, jak odkryć ten ostatni sekret. On tu jest w ostatnim rozdziale, więc na razie jeszcze nie ma... Nie musimy się nim przejmować. Ale jeszcze o nim pewnie wspomnę coś tam. Dobra. Czy chcesz po te punkciki tam? Chyba nie. Dobra, od razu przejdźmy po tym czymś dziwnym. Wygląda jak... Płaskie tacki z... granatami. Bardzo przyjaźnie przystosowane do skakania po nich. Dobra. Okej, spoko. Podawaj punkty. Dobra, co my tutaj jeszcze mamy? Tych punktów nie chcę zbierać. Bo nie. To chyba byłby koniec poziomu, co? O nie.
Potrzebuję czerwonej puszki, żeby je to pokonać. A nie, skąd ja wezmę czerwoną puszkę? Halo? A, okej. Myślałem, że znowu coś się zepsuło w grze. Zabawne, że w ogóle znajduje się ten tu szaman. Zresztą nie możemy i tak nic robić bez niego. A? A? No nie muszę blokować czas tej walki celu. Okej, ostatnia seria. Okej, spoko. Dzięki za drzwi. No i to tyle, tak? Chyba tyle, jeżeli chodzi o kwatery Moroklumów. Tylko 43%. Ojej. Jaka szkoda. Prawda? A nie. To jeszcze? Nie, to są nadal kwatery Moroklumów, tak? Tak, to jest chyba ostatni poziom. Okej. W następnym odcinku idziemy dalej na kwatery Moroklumów. Pewnie jakiś boss nas zaczepi, czy coś w tym rodzaju. Więc będzie fajnie, będzie zabawa, będzie się działo, bla 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 bla. Dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć.